nie wydobędziesz się inaczej ze zła. I owszem, Dawid widział wówczas całą potworność swojego czynu i ta potworność jego czynu i jedno, i drugie, i cudzołóstwo, i morderstwo musiałyby go zniszczyć wewnętrznie, gdyby nie mógł powiedzieć właśnie tych słów. Malum feci coram te, wobec ciebie zgrzeszyłem, wobec ciebie uczyniłem zło. Moi drodzy, gdyby ten człowiek był wtedy pozostał ze swoim złem, ze swoim grzechem sam, to zło by go zniszczyło. I wtedy ta świadomość, że to jest wobec ciebie, że to jest jakoś świadomości Boga, że Bóg to wie, ta świadomość, jeżeli go z jednej strony zawstydzała i upokarzała, równocześnie go jakoś ratowała, ocalała. I to jest też istotny kierunek, w którym sumienie pcha każdego z nas. Wtedy rozumiemy, jak wielkim dobrem jest religia, kiedy możemy stanąć wobec Boga, uchwycić ten stosunek ja, ty i powiedzieć tak jak Dawid, tobie samemu, nikomu innemu, nikt inny mi tu nic nie pomoże, nikt inny mnie z tego nie wyzwoli, tylko ty. To jest wspaniałe, to jest wielkość religii, to jest wielkość wiary, tej wiary, którą na wszystkie sposoby deprecjonują i pomniejszają. No niechże wstawią w życie wewnętrzne człowieka coś równego temu Dawidowemu. Tobie samemu zgrzeszyłem. Łatwo jest zniszczyć i odrzucać, ale nie wolno człowieka ubożyć. Rozumiemy już dobrze na tle tego całego faktu, tego psalmu mizerę. Rozumiemy dobrze, że istotą pokuty, bo to wszystko to było przecież pokutne, że istotą pokuty, istotą sakramentu pokuty jest i musi być żal. Żal. Żal to nie jest to samo co lęk. To jest coś o wiele głębszego i szerszego. To nie jest to samo co lęk. To nie jest tylko lęk przed groźnym Bogiem. Owszem, groźna by tu była sytuacja bez Boga. Groźna byłaby sytuacja człowieka z grzechem bez Boga. Ale jasna rzecz, powiedzieliśmy we wtorek, że każdy z nas może odrzucić Boga. I wówczas człowiek znajduje się także poza Nim. Odrzucając Boga sprawia, że jest przez Boga odrzucony. To jest piekło. My bardzo trudno to sobie wyobrażamy, ale może najlepiej nam oddaje sytuacja tego człowieka, który z grzechem pozostaje bez Boga. Nie ma komu powiedzieć, tobie samemu zgrzeszyłem. Nie ma tego jedynego ty, które w tym momencie może pomóc. Z grzechem, moi drodzy, trzeba bardzo stanąć na pozycji dziecka. Tylko ojciec może pomóc. Tak jest nawet w naszym ludzkim porządku, w ludzkich stosunkach. Tylko ojciec może pomóc. I w ten sposób żal nie jest nawet taki trudny. Nie jest taki trudny. Ileż razy doświadczyłeś tego w życiu, że tylko ojciec ci pomógł, albo matka. Ale jeżeli trudno ci, trudno komuś po tej linii wzbudzić żal, to jest jeszcze jeden punkt oparcia, a jest nim Chrystus. Chrystus cierpiący. To jest przedziwna rzecz, jak bardzo Bóg czeka na człowieka. I to czekanie na człowieka jest wyrażone i zawarte przede wszystkim w Chrystusie. Chrystus cierpiący. Może co innego nie zbudzi twojej duszy, ale zbudzi cię jakieś współczucie. I nie mówmy tak, że w obozach koncentracyjnych, że w różnych kryminałach ludzie przechodzili może rzeczy tak samo straszliwe jak Chrystus przy kolumnie biczowania,
albo jak Chrystus na Kalwarii, nie mówmy tak. Bo ile razy się zbliżymy do Chrystusa biczowanego albo do Chrystusa na Kalwarii, tyle razy jest bardzo poważna szansa, że coś się w nas poruszy i zmieni. Chrystus cały jest nastawiony na to, żeby nawracać, nawracać, wciąż nawracać, wciąż wydobywać z człowieka to poczucie dziecka, które mówi: Ojcze, przebacz, Ojcze, pomóż. To jest Chrystus. Jeżeli mamy jakieś trudności z żalem, to próbujmy. Nie szukajmy przede wszystkim rezonansu uczuciowego. Próbujmy spokojnie przejść drogę krzyżową. Od stacji do stacji. Jakoś tak po swojemu. Niekoniecznie z książeczką w ręce, bo te książeczki niewiele nam powiedzą. Najwyżej nam tylko podpowiedzą, co przy tej stacji się dzieje. Ale tak jakoś samodzielnie. Iść tam, gdzie On upada pod krzyżem. Iść tam, gdzie jest oddzierany z szat, tam, gdzie jest przybijany do krzyża, tam, gdzie kona. Iść. Iść, patrzeć, być blisko. Chrystus to jest Bóg, który sam nas nawraca. Wciąż. I nawet na drodze krzyżowej widzimy ten proces nawrócenia u Szymona z Cyreny, u niewiast jerozolimskich, u Weroniki. To doskonała szkoła żalu. A potem bardzo często trudności przy spowiedzi pochodzą stąd, że jesteśmy bezradni wobec tak zwanych postanowienia poprawy. Skąd ja mogę wiedzieć, że będę inny? Raczej przewiduję, że będę taki sam, bo czuję energię grzechu w sobie. Czuję, że one mnie znów pchną. Tu mnie sumienie wypycha, a one mnie znów wepchną. Moi drodzy, w postanowieniu poprawy chodzi przede wszystkim o to, ażebyś się nawrócił do Boga. Nie o to, żebyś wiedział na pewno, już więcej tego nie uczynię, ale o to, żebyś nie chciał i całą wolą przygnął do Boga. My sami z siebie nie wydobędziemy tej wielkiej przemiany, ale jeżeli przylgniemy do Boga, jeżeli przylgniemy do Chrystusa, blisko Niego, ona się w nas stopniowo dokona, ta przemiana, to przeobrażenie. Moi drodzy, to są procesy długofalowe. My za bardzo traktujemy nasze życie religijne i nasze życie moralne za bardzo traktujemy doraźnie. Już, już. Zabieg, zabieg, zastrzyk i mam być zdrów. A to są procesy długofalowe. Energie grzechu są wokół nas i w nas i robią swoje. I trzeba bardzo systematycznego, spokojnego wysiłku, ażeby to przeobrazić, ażeby je osłabić. Pracuje nad tym nasza natura, nasze sumienie, ale przede wszystkim pracuje nad tym łaska. Łaska jest także energią. Energią, która przede wszystkim dąży do tego w nas, ażeby człowieka trzymać przy Bogu i przeobrażać. Przeobrażać wewnętrznie, zmieniać, uszlachetniać. A więc najważniejsze jest, ażeby umieć wyzwalać w siebie energię łaski. I temu służy w dużej mierze życie sakramentalne. Temu służy spowiedź, wyzwalać w sobie energię łaski. I temu, ażeby wyzwalać w sobie energię łaski, służy też, moi drodzy, stale modlitwa. To jest sposób najprostszy,
najzwyczajniejszy. A żeby jeszcze raz powtórzę, wyzwalać w sobie energię łaski. Te, które prowadzą do przezwyciężenia grzechu, energii grzechu. I znów modlitwa. Cóż to jest modlitwa? Modlitwa to jest, wiemy dobrze, rozmowa. A jeżeli rozmawiam, to jest ja i ty. To jest rozmowa. Rozumiecie dobrze, że modlitwa nam najbardziej pomoże przy przygotowaniu do sakramentu pokuty. Bo przecież tu chodzi o to, ażeby znaleźć ten kontakt. Ja i ty. A modlitwa to czyni od razu. To jest rozmowa. Oczywiście, że jest to rozmowa z Bogiem. I dlatego musi być stosownie prowadzona. Z odczuciem czy zrozumieniem tego, z kim mówię. Z głębokim szacunkiem, czcią, z pokorą. Czymże ja jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem. Tak kiedyś napisał Mickiewicz. Z pokorą rozmowa. Istnieje pewna sztuka rozmawiania. Kto rozmawia, powinien nie tylko wciąż mówić o sobie, bo wtedy nie ma rozmowy. I wiecie, że takie osoby są bardzo uciążliwe, które tylko wciąż mówią o sobie. Niby to rozmawiają. A jednak w modlitwie trzeba dość dużo mówić o sobie. Dość dużo mówić o sobie. A równocześnie tak się modlić, żeby pozwolić Panu Bogu mówić. Pan Bóg oczywiście mówi inaczej niż my, ale mówi. I Jego słowa są słyszalne. To są te jakieś fakty wewnętrzne, bardzo ściśle związane z całym trudem sumienia. To, nad czym się sumienie męczy, to łaska podpiera, a dzieje się to nade wszystko przez modlitwę. Nieraz powiadamy, że się nie umiemy modlić. Jak się modlić? Jak się modlić? To jest sprawa prosta. Ja bym to powiedział na to. Módl się jakkolwiek bądź, tylko się módl. Jakkolwiek bądź. Odmawiaj te pacierze, którym cię mama nauczyła. Módl się jakkolwiek bądź. Ale się koniecznie módl. I nigdy nie mów tak. Nie modlę się, ponieważ nie umiem się modlić. Bo to nie jest prawda. Każdy się umie modlić. Słowa modlitwy są proste, a reszta się dzieje sama. Naprawdę. Reszta się dzieje sama. Mówić tak. Nie umiem się modlić, to zawsze znaczy jakoś sobie okłamywać. Siebie, a może kogoś jeszcze. Kogo tu można okłamać? To jest zawsze jakaś małoduszność. Jakiś brak dobrej woli. Czy czasem odwagi. Modlić się można i modlić się trzeba. A czynić to jakkolwiek bądź, z książeczki czy na pamięć, wszystko jedno. Może myślą, człowiek się doskonale modli, kiedy się na przykład znajdzie na połoninach albo na jeziorze i wczuwa się w przyrodę. Przyroda mówi za niego, czy też raczej mówi do niego. Doskonale się modli. Oczywiście, że najpełniejsza modlitwa to jest msza święta. To jest wielkość modlitwy w czasie mszy świętej wypełnia człowieka po brzegi. Pewnie, że to się nie dzieje od razu, ale jeżeli się człowiek nauczy uczestniczyć we mszy świętej, nie tylko być na niej gdzieś tam pod chórem, być, żeby odstać i pójść,
ewentualnie jeszcze posłuchać, co ten ksiądz mówi, ale uczestniczyć, uczestniczyć. Otóż zapewniam was, że jeżeli ktokolwiek z nas czyni, stara się uczestniczyć, to msza święta stopniowo wypełnia człowieka po brzegi. Po brzegi modlitwą. I taki człowiek ma już usta zamknięte. Nigdy nie powie, ja się nie umiem modlić. Nigdy nie powie, modlitwa to jest nudne zajęcie. I jest wypełniony modlitwą Chrystusa. I to, co on tak mówi, jak on tam mówi, jak przeżywa, jak odczuwa, to wszystko schodzi na drugi plan wobec faktu, że jest wypełniony modlitwą Chrystusa. I nie wiem, jak bardzo powinienem was prosić o to, żebyście się uczyli, przepraszam jeszcze raz. I nie wiem, jak bardzo powinienem was prosić o to, żebyście się uczyli uczestniczyć we mszy. Nie tylko być na niej, uczestniczyć. Uczestniczyć myślą, sercem, wolą, grzechem. Grzechem też, bo się przecież na początku mszy świętej mówi konfiteor, konfiteor. To też jest jakieś tobie samemu zgrzeszyłem. I mieć w tym dużo wytrwałości, cierpliwości. Pamiętajmy o tym. To jest może z młodością trochę w konflikcie, ale pamiętajmy, co powiedział Pan Jezus. Cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze. W cierpliwości. Jesteśmy nieraz strasznie niecierpliwi, gdy chodzi o życie duchowe, o życie wewnętrzne. Chcemy już. Chcemy gotowe. Chcemy łatwe. A jeżeli już mówimy do Pana Boga, to tak strasznie mówimy o sobie, że On nie może nam niczego powiedzieć. I wciąż mamy tylko pretensje. A tymczasem w cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze. Moi drodzy, i o to chodzi. Posiądziecie dusze wasze. Czy ja posiadam duszę moją? To już piąty dzień rekolekcji. Coś z tym powinienem wiedzieć. Źle, powtórka. Moi drodzy, i o to chodzi. Posiądziecie dusze wasze. Czy ja posiadam duszę moją? To już piąty dzień rekolekcji. Coś o tym powinieneś wiedzieć. Czy ja posiadam duszę moją? Czy w ogóle coś o niej wiem? Czy nad nią panuję? Czy nią kieruję? Czy nią kieruję na tyle, żeby między mną a Bogiem było to ja i ty? Bardzo sobie wszyscy tego życzymy, tu obecni, ażebyśmy posiedli dusze nasze. Żeby to nie był chaos, który nas tylko nuży i zostawia nam poczucie bezsensu życia, gonitwy, przypadkowości. Ta nasza dusza, żeby to tylko nie był chaos i nieład, który nas truje od wewnątrz. I chociaż robimy dobrą minę do złej gry, gra jest zła. Gdzie ci powiedziano, posiądziesz duszę swoją? Chrystus tylko mówił. Ja bym zamienił na główną modlitwę tych rekolekcji, na główną modlitwę. Chryste, który powiedziałeś właśnie tak. W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze. Pomóż nam to wypełnić. Pomóż nam posiąść dusze nasze. Pomóż nam posiąść je w cierpliwości. Posiąść. A nie zgubić. Nie zgubić.